Mej teraz za daleko. Gdzie tam Mej? Oj kurde! Ale strumałem Mejkę! Wciągnąłem ją w ulta Orisy! O, jaki troll! No to witam was na pierwszym gameplayu Life Weavera. Jak widzicie, na nowym wariancie Hollywood, nocne, to już Blizzard kiedyś tam nam teasował. No dobrze, no to życiodawca, pierwszy meczyk na tym kanale. Zagram sobie na zasadach rankingowych, czyli raz w ataku, potem w obronie. Jak widzicie, wziąłem sobie tutaj boty, one tak czy siak zostały ulepszone w dwójce, jednak miałem możliwość zagrania z innymi influencerami, ale na amerykańskim pingu. No to zrezygnowałem. Tutaj miejmy nadzieję, że to nie będzie aż tak źle wyglądać z tymi butami. Wiadomo, one nie będą korzystać z mojej platformy płatkowej. O, nie będziemy się kombować. Może będę im rzucać to pod nogi. Zobaczymy, może wrogom będę rzucać. Ale wiadomo, to nie musi być jakiś na sam początek, jako pierwszy gameplay. Nie musi to być jakiś dobry. Najważniejsze, żeby pokazać, jak wygląda mniej więcej w praktyce ten bohater. Dobrze, to rozpoczniemy sobie od takiego drobnego DPS-owania, czemu nie? O, spojrzymy się w niebo. O, ale ładne. Dobra, jedziemy. O, już trochę DPS-a zrobiłem, pójdę sobie tutaj i zaczynamy leczyć Wintona. Cała drużyna też mi się tu wbija niestety. Zniata zwłaszcza. Łaska mnie, smuga mnie tutaj męczy. Dlatego... O, daj mi spokój. O, coś takiego. Ja lubię robić sobie coś takiego, że ładuję, będąc schowanym, i wychylam się tylko na chwilę. Wiadomo, to jest sekunda z kawałkiem na ładowanie na maksa. Więc nie ma sensu, jeśli nam przed zadaniem jest leczyć, nie ma sensu, już zauważyłem, być cały czas na widoku. Na sam moment po prostu wyrzucenia się wychylamy. Okej, już idą. Wow. Tak, sobie zrobię tak. Soldier już prawie padł, więc go uratujemy. Oj, mogę na Winstonaka to chyba zostawić. Oj, co oni tam robią? Soldier, wróć! O, Mejka mnie biła. Oj! O, nie uratowałem Soldiera. Dobra. Już możemy pchać payload, już pozwalacie nam. Dobra. Ale throw. I teraz sobie zrobię tak. O, tyk i stąd będę leczyć. No ogólnie to leczenie jest naprawdę słabiutkie. To jest 65 HP raz na 1,5 sekundy. To jest ciutkę więcej niż Zyniaty, ale tak ogólnie to moim zdaniem Life Weaver jest off-healerem. Totalnie to widać. O, czekajcie. Robimy sobie coś takiego. O. Dajesz Bob. Kurde, skupiłem się na tym, żeby to zrobić. Specjalnie. Mimo, że to nie było optymalne zagranie. Oriska ultowała. Chciałem na Oriskę też to jakby użyć, żeby ją podbić. No, idziemy. O. Może zrobimy tutaj w taki sposób. O, wolę być u góry. Oj, zaniata. Ziomek, oj, źle poszedłem.
spróbuj coś takiego. Ja się oddalę troszeczkę. Biją mnie. O, to. O, coś takiego. Czy kogoś przyciągnąć? Winton low. On się wycofuje. Chodź ze mnie na ten. O. Gdzie on jest? O kurde! No nie! Chciałem na to wejść właśnie, a tuż pod tym miałem. Spróbujmy inaczej. Pójdziemy sobie tutaj. A, jest jeszcze coś takiego, że w momencie jak się ta wina zatrzymuje i skaczemy, to zachowujemy momentum. Jeszcze tak to podbije nas ciutkę wyżej jeszcze. O, chodź! O. No, powiedzmy, że dobry safe. Ej, przejęliśmy! Przejęliśmy. Ten Winston by padł pewnie. Chociaż nie, no Zenyatta użył w transcendencji, ale tak czy siak widzieliście. Co można tutaj zrobić? Oj, za daleko są. Czekajcie, ja może zrobię coś takiego, tja? O. A, aj, prawie! O, biją. O, tu, i jestem u góry. O, i teraz czekajcie. Takie coś, ale fajne, ty, to jest równo! No. Tak pewnie wygląda właśnie tworzenie map. Że po prostu masz ustalone jakby asety. Raczej. No, oni tworzą te klocki szare po prostu. Po prostu te szare klocki zawsze mają taką samą wysokość. O, ale mnie Mejka zablokowała. Jej ściana. Dobre. Payload stoi? Ty, a drzewo na payloadzie. By się poruszało razem z nim. Ale! Zapnęli mnie. Weź mój kwiatuszka, tak, wziął mojego kwiatuszka. Dobra, idziemy. Mam gotowego drzewo. O nie, ultują! Ajemy! Ja to zrobię! Chodź Zenyatta, razem to robimy! Platforma! Opla! Leczenie! Gdzie jest moja platforma? Pod ścianą! LOL. Dobra, ale kolejna runda teraz. Dobra, tutaj też runda zaczniemy od DPS-u. Idą? Idą. Czekać? Musiałem. Leczenie. Może sobie pójdę tutaj. O. Oj, chodź tutaj. Zenyatta tak zapewne powinienem uratować. Oje! Chodź za nie. O. Zenek znowu padł. Może sobie znowu pójdę tutaj. Opa. Aj, nie zdążyłem.
mapa? O, poleciała za nim. Quintona uratować. Powiedzmy. Ajajaj, prawie. Cholera. Prawie tą Uriską uratowałem. Próbujemy? Winton? Nie? Ja idę z tobą. Jak ty nie jedziesz, to ja też nie. No, o, dobra, dobra. Zrobimy to. Pójdę do góry tutaj. O, i teraz. Czekajcie. Chodź, Bob. I chodź tutaj. Kurde. Ale dobre, dobre, dobre. Chciałem jeszcze dać mu windę. O, kurde. No i nie zdążyłem. Mają to. Cholercie. Ale sobie zrobimy coś takiego. Pa. Jeszcze wyżej. Dobra, jest mój team? Jest, dobra. O, Winton, leczę cię. Chodź tutaj! A, dobre! Kto wie? Pewnie by umarł. Może platformę lepiej by było rzucić, nie wiem. Mam dużo krótszy cooldown. No i już wielokrotnie tak miałem, że użyłem chwytu, kogoś przyciągnąłem, a po chwili jeszcze lepszy moment. Jeszcze lepszy save był, ale długi cooldown mi w tym przeszkodził. O, czekajcie, masz tutaj, wejdź na tą platformę i będziesz miał high ground! Wejdź na niego! Wejdź i będziesz miał o, widzisz, o! I więcej widzisz, jak ultujesz, tak jest! Oj, 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 Winton, chodź, 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 o. Ajajaj, nie! Trochę mi się to nie podoba, że tak jednak mocno te elementy mapy blokują. Ten pathfinding jakby taki mógłby być lepszy troszeczkę. Dobra, zaraz mam gotowego. Czekaj, czekaj. Tutaj soldierka uratuje w taki sposób? Nie, ale ciekawe było wyrwanie kogoś z... O, cholera. Wyrwanie kogoś z zamieci właśnie platformą. Dobra, teraz będzie ciężko tak naprawdę. Idziemy sobie tutaj, o. Ale gówno! Dobra, trzeba. I DPS. Zenyata, 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 zenyata. Winton, chodź Winton. O, do drzewa. Korzystaj z tego drzewa. I DPS. Oj, Bob. Masz Bob. A, dobre. Daję Bob. Okej, okay. To było niezłe. Jakby wiele rzeczy nie wyszło mi, nie było tak jak chciałem, tak, ale jakby no w połowie udało mi się ten plan, powiedzmy, jakiś zrealizować, albo prawie mi się go udało, ale widać po prostu ten potencjał, że da się, o kurde no, że da się, ale moim zdaniem powinno być coś takiego, że postacie się powinny ślizgać po tych elementach mapy, właśnie żeby jednak udało się je przyciągnąć.